I tam w prezentacji 23 numeru Legend FSO od De Agostini. W tym numerze FSO Srena 110. Dwudziestym trzecim modelem w kolekcji jest FSO Srena 110. Model jest w kolorze białym, posiada jedną parę drzwi otwieranych do przodu, mocno ścięty tył, w przednich drzwiach szybę dzieloną na dwie części, z tyłu dużą szybę, chromowaną pokrywę wlewu paliwa. Z przodu ma dwa fotele, z tyłu kanapę. W kołach ma białe felgi ze srebrnymi deklami. Czarną listwę pod spodem. Ma pofałdowany dach. Z przodu czarny grill z okrągłymi reflektorami. Dodatkowe światła po bokach z kierunkowskazami. Białą tablicę z czerwonym napisem, srebrny zderzak, szybę wdzieraczkami drewnianymi, jedno lusterko po środku, brak lusterek po bokach. Z tyłu ma pokrywę bagażnika z dużą szybą, światła, tablicę, chromowany zderzak, w spodniej części ma wytłoczoną skalę i nazwę modelu, elementy silnika, układu wydechowego. Numer 23. W tym numerze FSO Srena 110. Na drugiej stronie mamy logo kolekcji, informacje o wydawcy, zaproszenia do prenumeraty i zdjęcie modelu. Naprawdę udany prototyp. Chłopiec nie miał się z czego cieszyć. Publiczne opiekowanie się młodszym bratem było bardzo niebezpieczne towarzysko. Gdyby ktoś go zobaczył prowadzącego za rękę kilkuletniego brzdąca, jego reputacja twardziela ległaby w gruzach. Rodzice nie prosili o wiele. Wystarczyło odprowadzić przedszkolaka do cioci. Sęk w tym, że aby dostarczyć brata do siostry mamy, należało przejść z nim całe osiedle. Ramię w ramię, dłoń w dłoń, nastolatek postanowił nadłożyć drogi, żeby przypadkiem nie zbliżyć się do szkolnego podwórka, gdzie często spotykali się jego koledzy i ci ze starszych klas. Chłopak zamierzał jak najszybciej wypełnić przykry obowiązek, miał nadzieję, że przy okazji zobaczy na ulicy, których zwykle nie chadza, jakieś nowe modele samochodu. Był bowiem specjalistą w dziedzinie motoryzacji, znał niemal wszystkie auta z sąsiedztwa i wiedział, ile mają na liczniku. Mamy zdjęcie zbudowanej w krótkiej serii prototypowej Sreny 110. Stanowiła część studium auta, które miało zastąpić produkowany dotychczas model. Samochód zaprojektowano zgodnie z najnowszymi trendami konstrukcyjnymi. Wyróżniały go nowoczesna stylistyka nadwozia i niezależne zawieszenie. Zakładano, że z fabryki będzie wyjeżdżało około 75 tysięcy pojazdów rocznie. Zakup licencji na produkcję Fiatów przekreślił te plany. Mamy zdjęcie informacji, że Srena 100 otrzymała letki wizualnie czarny zderzak. Ozdobna atrapa chłodnicy również została pomalowana na czarno. Zdarzały się jednak egzemplarze z chromowaną atrapą. Mamy zdjęcie informacji, że płaskie trzecie drzwi z tyłu nadwozia nieodparcie przywodziły na myśl podobne rozwiązanie zastosowane w Renault 4, uważanym powszechnie za pierwszy hatchback świata. Można na ten temat dyskutować, lecz faktem pozostaje, że był to pierwszy hatchback produkowany na skalę masową. Mamy zdjęcie i informację, że miejsce kierowcy było wygodne, a widoczność dookoła auta bardzo dobra dzięki wąskim słupkom i dużej powierzchni przeszklonej.
Warto zwrócić uwagę na prędkościomierz, pochodził z Fiata 125P. Projektanci postawili na unifikację drobnych części. Z tego samego samochodu wykorzystano także klamki zwane potocznie skalperami i kierunkowskazy zespolone ze światłami pozycyjnymi. Niektóre egzemplarze Syreny 110 miały klosze wykonane metodą rzemieślniczą. Mamy zdjęcie i informację, że umieszczenie panelu z przełącznikami po lewej stronie kierownicy nie było najlepszym rozwiązaniem. Po pierwsze wymagało oderwania lewej dłoni od kierownicy, a po drugie kierowca musiał nauczyć się na pamięć rozkładu przełączników. Mamy zdjęcie i informację, że samochód został wyposażony w opony 5,2 na 13 cali oraz obręcze 3,5J na 13 cali. Niezależne tylne zawieszenie, widoczne częściowo za kołem, składało się z wahaczy wleczonych, sprężeń śrubowych oraz amortyzatorów teleskopowych. Mamy zdjęcie i informację, że nadwozie o nowoczesnej sylwetce typu hatchback wyróżniało się dużymi drzwiami w tylnej ścianie pojazdu. Dzięki nim użytkownik miał wygodny dostęp do bagażnika. Mamy dane techniczne FSO Syrena 110, jego wymiary. Mamy zdjęcie modelu z opisanymi rzeczami takimi jak szyby w drzwiach, prędkościomierz, silnik, przednie zawieszenie, hamulce, tylne zawieszenie, tylna klapa, nadwozie. Archiwum FSO 1968. Mamy zdjęcie jedną z masówek zorganizowanych w FSO. Tłum został zgromadzony w hali produkcyjnej. Pracownikom wręczono transparenty i kazano pozować do propagandowych zdjęć. Mamy zdjęcie ziewającego robotnika w czasie masówki, który jest najdobitniejszą ilustracją podejścia obywateli do wszelkich PRL-owskich masowych akcji, takich jak wiece poparcia albo pochody pierwszomajowe. Na ostatniej stronie mamy informację, co w kolejnym numerze, czyli FSO Polonez Prague DC. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.